Dzień trzeci. Przepaść między nami. Tak zimno. Tworzyłem oczy w odurzeniu. Słońce z zewnątrz oświetlało całą podłogę, ale nie zdołało usunąć posępności z pokoju. Próbowałem rozprostować ciało. Słońcu nie udało się rozproszyć zimna i mroźne powietrze wprawiło mnie w dreszcze. Dzień trzeci. Zacząłem się przyzwyczajać do zapachu pleśni, ale noc nadal była zbyt zimna, abym porządnie się wyspał. Mój żołądek płonął z głodu. Czułem się gorzej nie tylko fizycznie, ale psychicznie również. Po tym jak pozwoliła mi potwierdzić moją tożsamość do telefonu, wyszła na zewnątrz, abym nie mógł słyszeć rozmowy. Po około 10 minutach wróciła i zapaliła papierosa. Powietrze przesiąkło zapachem. Nie miałem okazji, aby dowiedzieć się, o czym dyskutowali, ale moje pytanie nie doczekały się odpowiedzi. Głos ojca przez telefon brzmiał zwykle jak zawsze. Był bardziej sceptyczny niż nerwowy. Nawet po kilku pytaniach nadal nie wierzył, że zostałem porwany. Próbowałem powiedzieć mu o moim stanie, ale telefon został mi zabrany, zanim mógł mnie zrozumieć. Może nawet nie rozpoznał swojego własnego syna. Zaśmiałem się ironicznie, pomimo tego, że serce miałem ciężkie od niepokoju. Więc co teraz? Patrząc na szary sufit, próbowałem coś wymyślić. Spróbuj się porozumieć. Nie mogłem się poddać. Zamiast podejmować ryzyko ucieczki, powinienem próbować się z nimi porozumieć. Po spędzeniu z nimi kilku ostatnich dni dowiedziałem się, że nie było trudno się z nimi skomunikować. Miałem jedynie nadzieję, że to nie była tylko iluzja. Rozejrzałem się po pokoju i zauważyłem dziewczynkę siedzącą pod ścianą, otoczoną przez książki Bóg jeden wie skąd. Starszej siostry nie było. Wnioskując po odgłosach drzwi, które usłyszałem, prawdopodobnie wyszła wczesnym rankiem. Która godzina? Zapytałem jej. Wystawiła głowę zza książki. Nie powinna się obawiać odpowiedzi na to pytanie, prawda? 7. Tak wcześnie. Nigdy nie spodziewałem się, że czas może mijać tak wolno, zwłaszcza kiedy zwykłem móc spać do południa i pomijać śniadanie. Byłem tak znudzony, że sytuacja mnie wprost oszołamiała. Mówią, że upływ czasu wiąże się z nastrojem. Szczęściu szybko zlatuje, w nieszczęściu ciągnie się wiecznie. Było takie opowiadanie sci-fi, które przeczytałem kiedyś. Nie mogłem przypomnieć sobie większości szczegółów, ale jeden wzbudził we mnie duże wrażenie. Był to naród ze specjalną karą. Paraliżowali ciało kryminalisty, ale pozostawiali jego świadomość nienaruszoną, po czym kryminalista był pozostawiany w celi. Jedyne co mogli robić, to myśleć. Myśleć przez wieczność, bez połączenia ze światem z zewnątrz. Z podtrzymywaniem życia nadal mogli oddychać, ale tylko oddychać. W końcu zrozumiałem, jak ten intrygujący koncept wyglądał po doświadczeniu go na sobie. Nie mogłem w żaden sposób się poruszyć. Ból oraz głód były odczuwalne jak wrzut na tyłku. Wszystkie moje próby wyzwolenia się zawiodły, a węzeł był nadal ciasny jak zawsze. Kto wiedział, że sznur może być tak wytrzymały? Rynek był zalewany podróbkami masła i budyniu, ale sznury nadal były tak wytrzymałe. Rząd powinien wręcz wynagrodzić tak znakomitą produkcję. Mój tok myślenia zaprowadził mnie do kolejnego bólu głowy. W połączeniu z moim bólem gardła, czy to możliwe, że się przeziębiłem? Czy powinienem oszczędzać siły, czy próbować z nią porozmawiać? Porozmawiaj. Zawahałem się przez chwilę, ale postanowiłem z nią porozmawiać. Nie boisz się? Czego? Że gliny po ciebie przyjdą. Mierząc się z moim pytaniem, patrzyła się na mnie w ciszy. Zajęła jej chwilę, żeby odpowiedzieć. A przyjdą? Zapytała cicho. A jak myślisz?
porwanie oraz żądanie okupu. Jeżeli coś takiego nie zwróci uwagi policji, to nie wiem, co mogłoby. My też tego nie chcemy. Staramy się jak możemy. Robili gorsze rzeczy starszej siostrze. Na przykład? Odwróciła głowę i nie odpowiedziała. Rozmowa zdawała się ją przygnębiać. Zajęła dłuższą chwilę, zanim usłyszałem ją zza jej książek. Boję się. Ale jeżeli starsza siostra potrzebuje mojej pomocy, to pomogę. Jeżeli chcesz jej pomóc, to powinnaś mnie wypuścić. Traciłem moją szansę, aby to powiedzieć, kiedy zobaczyłem jej wyraz twarzy, ściskająca wargi, aby stłamsić strach. Wszystko jedno. Nie powinienem jej zbyt mocno naciskać w tym temacie. Przekonałem się tą wymówką. Nie do końca pewien, dlaczego zdecydowałem się przestać w tym momencie. O tym nic już nie mówiła, tylko cicho oddała się lekturze. Coś do jedzenia? Próbowałem rozmawiać z nią na różne tematy, starając się dowiedzieć nowych informacji. Zaszeleściła dookoła i wyjęła połowę parowanej bułki, po czym cicho położyła ją obok mnie. Najpierw krakersy, a teraz parowane bułki. Wszystko było tanim jedzeniem z długim terminem przydatności, jednak brakowało im apetyczności. Na zewnątrz była sucha, jak wyschnięta skórka mandarynki. Była ciężka do przeżucia i ledwie mogłem poczuć jakikolwiek smak w ustach. Przełknąłem ją z pomocy wody i zacząłem tęsknić za amerykańskim brunchem sprzed kilku dni. Pragnienie sprawiło, że westchnąłem w rozpaczy. Jest aż taka zła? Tak, byłaby znacznie lepsza z jajkiem sadzonym i pieprzem. Gapiła się na mnie, zaskoczona, i dopiero chwilę później otworzyła usta. Znasz się na gotowaniu? Trochę, tylko proste rzeczy. Zawsze miałem trochę prostych składników w lodówce, od kiedy żyłem sam. Jeżeli miałem lenia, to gotowałem jakiś makaron instant plus jajko sadzone i uznawałem to za posiłek. Większość czasu po prostu wrzucałem wszystko z lodówki do garnka. Nie przejmowałem się bardzo, o ile był ugotowany i sycący. Co, czy to dziwne? Widząc jej wahanie, zapytałem. Myślałem, że masz kogoś, kto gotuje dla ciebie i przynosi ci posiłki do pokoju każdego dnia. Kogoś jakby lokaja? No, oglądałaś się za dużo mody na sukces. Nigdy nie przybywałem w hotelu z obsługą tego typu czy cokolwiek. Moje śniadanie to zazwyczaj kanapka, chleb albo onigiri ze sklepu śniadaniowego. Jak zwykli ludzie. O. Zdając sobie sprawę, jak pospolite było moje śniadanie, odpowiedziała z rozczarowaniem. Uważała mnie za jakiegoś playboya milionera z filmu, który spędza cały dzień w barach podrywając laski. A co z herbacianymi podwieczorkami? Zanim mogłem się wytłumaczyć, rzuciła kolejne niedorzeczne pytanie. Herbaciane podwieczorki? Powtórzyłem jej słowa i potwierdziłem, że dobrze usłyszałem, kiedy zobaczyłem, jak skinęła. Okej, jeżeli moje uszy nadal działały i dobrze ją zrozumiałem, to odnosiła się do tradycyjnej brytyjskiej popołudniowej herbatki. To jak te rzeczy, które miały trzy poziomy. Na spodzie miałeś kanapeczki, wyżej babeczki i ciasteczka. Kosztuje się je również w tej kolejności. Pomijając smak, brzmiało to jak gigantyczna strata czasu. Nigdy nie próbowałem, nawet nie sądziłem o tym zbyt często. W magazynach pisali, że bogaci ludzie zapraszali przyjaciół na przyjęcia z mnóstwem jedzenia i herbaty. Racja. Teraz wiem, co herbaciane podwieczorki oznaczają. Więc nie masz żadnych herbacianych podwieczorków? Nope. Ignorując jej ciekawskie spojrzenie, odpowiedziałem bez zawahania. Czemu? Parzenie herbaty i kupowanie ciasta to masz masa roboty. A potem musisz posprzątać bałagan po gościach. Za dużo zachodu. Nawet nie rozmawiałem wcale z rodziną,
więc cały pomysł, żebyśmy mieli radosną popołudniową herbatkę, był niewyobrażalny. Nikt ci tego nie przygotowuje? Nikt nie zatrudnia kogoś tylko do parzenia herbaty. A takie luksusowe sytuacje, czyż nie byłoby praktycznie pójść do kawiarni? Cicho opuściła głowę, jakby zastanawiała się nad swoimi słowy. Czy ty przypadkiem nie myślisz, że mój dom jest jakimś gustownym pałacem z zastępem sług czekających, aż zadzwonią dzwoneczkiem? Trzymajcie mnie. Ja tylko żartowałem, ale sądząc po jej reakcji miałem rację. Mieszkam sam, w 30-metrowym mieszkaniu. Sam robię sobie pranie, sprzątam oraz od czasu do czasu gonię za śmieciarką, aby wyrzucić do niej śmieci. Ale czy ty nie jesteś bogaty? Mój ojciec jest. Ja nie. Może dla nich nie robi to różnicy, ale i tak ją poprawiłem. Również być bogatym oraz rozrzutnym to dwie różne rzeczy. Każdy powinien robić jak najwięcej rzeczy samodzielnie, jeżeli to możliwe. Dlaczego? Co dlaczego? Cicha dziewczynka zaczęła mówić i zadawała mi pytanie za pytaniem z dużym zainteresowaniem. W przeciwieństwie do jej siostry, w jej oczach nie było nienawiści czy pogardy, tylko czysta ciekawość. Jeżeli ja bym miała pieniądze, to bym żyła w dużym domu i zatrudniała mnóstwo ludzi do gotowania i sprzątania. Czyżby? Jak dla mnie, to tylko potrzebowałem miejsca wystarczająco dużego do przeżycia. Nawet nie miałem tak dużo przyjaciół, więc jaki był sens takich fantazyjnych wymysłów? Poza tym, im większy był dom, tym ciężej się go sprząta. Zatrudnienie kogoś od tego byłoby dodatkowym wydatkiem. Nie byłoby potrzebne, abym tak się trafił. Jeżeli robiliby wszystko za ciebie, to co ty byś robiła? Zawahała się lekko nad moim pytaniem. Ewidentnie nigdy nie przyszło jej to do głowy. Odpoczywałabym. Odpoczywała? Do końca świata? Jeżeli wszystko jest za ciebie robione, staniesz się niczym więcej niż marnotrawstwem przestrzeni. Próbowała wyjaśnić, ale tylko spuściła głowę niczym kowadło. Sama nie wiem. Nagle zrozumiałem źródło tych wszystkich głęboko zakorzenionych wrogości. Fałszywe wyobrażenia. Dla nich ja cieszyłem się wygodnym życiem bez wysiłku, kiedy one utknęły w ubóstwie pomimo swoich najlepszych wysiłków. Ich zazdrość i desperacja skumulowały się, ewentualnie zamieniły się w gniew i nienawiść. Fałszywe wyobrażenia wynikały ze wszystkich pogłosek i obrazów medialnych, przedstawiające bogatych ludzi jako tych, co rozbijają się o innych ludzi po pijaku albo na haju po szalonych imprezach. Ostatecznie media poszukują tylko prowokacyjnych wiadomości. Historia o tym, że drogi samochód zabija kogoś, zawsze lepiej się sprzeda, niż kiedy to jakiś biedak to spowoduje. Spójność nie ma z tym nic wspólnego. Nie brakuje bogatych ludzi prowadzących dosyć proste życie. Po prostu nigdy nie zobaczy ich w informacjach. Robią cokolwiek mogą, by wyprodukować materiały, które ludzie chcą zobaczyć. Uczciwość mediów? Gówno znaczy w wieku nastawionym na odbiorców. A co z prawdą? Nie obchodzi ona ani dziennikarzy, ani odbiorców. Oglądamy tylko to, co chcemy zobaczyć. Pomimo tego, że to wiedzieliśmy o tym wszystkim, postanowiliśmy z tym nic nie robić. Naprawdę w nie uwierzysz? Naprawdę w nie uwierzysz? Tak, starsza siostra nie jest złą osobą. Przytaknęła bez zawahania, nie zdając sobie sprawy, że to ona mnie tu przetrzymuje. Jeżeli to się nie liczyło do bycia złą osobą, to standard był zdecydowanie za nisko. Tak naprawdę wcale by cię nie zraniła. Wypuści cię, kiedy dostanie pieniądze. O, serio? Nie po raz pierwszy to o niej odsłyszałem.
ale nadal nie wiedziałam, skąd miała taką pewność. Tak, obiecała mi. Czy wierzysz we wszystko, co ci powie? Zapytałem w niedowierzaniu. Może nadal była młoda, takie ślepe zaufanie było wysoce niedorzeczne. Nie zrani mnie? A jak myślisz, skąd mam te wszystkie zranienia? Przypadkowo sam się zraniłem? Patrzyła na mnie zaciśniętymi ustami, ale nie mogła zaprzeczyć moim słowom. Gdzie poszła twoja siostra? Nie wiem. Próbowałem rozpocząć rozmowę, ale zmierzałem donikąd. W ogóle się tym nie przejmujesz? Starsza siostra powiedziała mi, aby cię pilnowała i że niedługo wróci. Dziewczynka spokojnie opuściła głowę, jakby żyła w swoim własnym świecie, bez cienia strachu czy winy przestępcy. Nie boisz się? Bać się czego? Że policja was znajdzie. Co jeżeli policja was znajdzie? Mówienie, że nic nie wiedziałaś, nie wystarczy. Zacisnęła warki i nic nie powiedziała. Gdy spojrzała na mnie, w jej wzroku było wahanie. Z dzisiejszą technologią kamery monitoringu są wszędzie, tylko kwestia czasu, zanim się dowiedzą. A wtedy twoja siostra nie będzie w stanie cię chronić. Nieważne, jak dobra jest. Ja... próbowała otworzyć usta, ale spauzowała i słowa uwięzły jej w gardle. Przemyśl to sobie. Wydawało się, że przejmowała się, ale jakoś dławiła swój niepokój. W porównaniu do upartości swojej siostry, ona mogła mnie wypuścić, jeżeli nadal ją będę naciskał. Jest tam całkiem zróżnicowany zbór książek, zaczynając od magazynów, poprzez instrukcje, a nawet książki kucharskie. Jedyne, co mają wspólnego, to ich kiepski stan. Teoria sprawiedliwości, efekt Lucyfera. Wielu z nich nawet nigdy nie słyszałem. Mogły to być jakieś używane książki, przygarnięte skądś. Naprawdę lubisz czytać, czyż nie? Tak. Już od kilku dni czytała, siedząc w rogu. Po skończeniu jednej książki sięgała po kolejną i nigdy nie nudziła się w ciągu popołudnia. Ja straciłbym cierpliwość, gdybym miał czytać dłużej niż przez godzinę lub dwie. Wybór książek był bardzo zróżnicowany, zaczynając od opowiadań przez magazyny do poradników podróżniczych. Nie wyglądało, jakby był jakikolwiek proces selekcji. Skąd wzięłaś te wszystkie książki? Pożyczyłaś je? Było wątpliwe, aby je kupiły, skoro musiały mnie porywać dla pieniędzy. Nie posiadały również żadnego oznaczenia bibliotecznego, a ponadto wyglądały całkiem staro. Starsza siostra mi je dała. Odpowiedziała bez podnoszenia głowy i przewracała dalej strony magazynu. Siostra chce, żebym dużo czytała, by w przyszłości ludzie nie patrzyli na mnie z góry. Racja. To wyjaśnienie było niespodziewane. Myślałem, że powie, że wszyscy wykształceni ludzie byli kłamcami, a wszyscy bogacze demonami. Całe to gadanie o tym, jak ohydni są bogaci ludzie, ale nadal chciała być jak oni. Więc, czy twoja siostra chodziła do szkoły? Tylko do końca średniej szkoły. Podniosła głowę z nieczęstym uśmiechem na twarzy. Może nie wyglądać na taką, ale siostra miała dobre oceny. Naprawdę? Dobre oceny. Spróbowałem wyobrazić ją sobie w szkolnym mundurku i nie mogłem zobrazować jej jako kogoś z dobrymi ocenami. Ostatecznie nie zrobiłem postępu. Nie wiedziałem, co się dzieje, ani nie chciała skontaktować się ze swoją starszą siostrą. I czułem się okropnie. Moja zmienna temperatura potwierdziła moją teorię. To oraz ból mięśni wskazywały na gorączkę. Kurwa. Rozchorować się w takim czasie.
Prawie zasypiałem, nie mówiąc już o próbie ucieczki. Dziewczynka nadal czytała książkę pod ścianą, nie mając pojęcia o pomysłach przemierzających moją głowę. Była sama, miała tylko nóż niedaleko siebie. Moje ręce były nadal związane, ale nadal mogłem trochę nimi poruszać. Mogłem ją zawołać, przewrócić i rozwiązać sznury. Napadło mnie poczucie niepokoju, razem z przeróżnymi możliwościami w myślach. Co jeżeli uniknie? Co jeżeli drzwi są zablokowane? Czy może być ktoś jeszcze? Nie widziałem dużych szans na sukces, ani nie wiedziałem od czego zacząć. Mogłem również przypadkowo ją zranić. Zdawał się nie wiedzieć, co robi. Właściwie nawet mi nie groziła. Powinienem unikać przemocy wobec niej, o ile będę miał wybór. Podjąłem decyzję i zacząłem myśleć o innych opcjach. Starsza siostra? Co? Słysząc głos dziewczynki, wróciłem do zmysłów. Zdałem sobie sprawę, że się na mnie patrzyła. Wiele niedorzecznych pomysłów przeleciało przez mój mózg. Nie powinienem podejmować pochopnych decyzji w tym stanie umysłu. Czy nienawidzisz starszą siostrę? A kto by lubił swojego porywacza? Nie żebym popadł w syndrom sztokholmski. Chciałem tak odpowiedzieć, ale zatrzymałem to dla siebie. Nie miało znaczenia, co ja myślałem. Bazując na tym, co chciała usłyszeć, musiałem wymyślić odpowiedź, która sprawi, że opuści gardę. Powiedzenie, że ją lubię, może być przesadą, więc powinienem odpowiedzieć, że... Nie wiem. Spojrzała na mnie po mojej odpowiedzi. Cisza zaległa w powietrzu między nami niczym ściana. Tak naprawdę to nie znam jej, więc nie mogę powiedzieć, czy ją lubię, czy nienawidzę. Rozumiem. Starsza siostra nie jest złą osobą. Naprawdę. Łapała się za kolana, jakby starała się przekonać samą siebie. Jej cichemu głosu zdawało się brakować trochę pewności. Chciałyśmy tylko spłacić dług. Tak naprawdę nie chcemy tego robić. Oczy dziewczynki pod jej grzywką były czyste, jak tafla jeziora, pozbawione wszelkiego fałszu. Nigdy nie podejrzewała swojej siostry o inne motywy lub wykorzystywanie jej. Po tym wszystkim nadal wybierała wierzyć swoją siostrę i próbowała jej bronić. Czemu? Widząc jej desperację, czułem tylko pustkę. Ciężko pracowała, żeby zarobić pieniądze, ale i tak ciągle przychodzili po więcej, mimo iż ona nie ma z tym nic wspólnego. Nadal mamrotała swoje wyjaśnienie, jednak irytowało mnie ono jak szum obok mego mózgu. Mimo tego, że szczerze chciała mnie przekonać, mimo że jej starsza siostra mogła mieć powody, nic nie czułem. Może nie zdawać sobie sprawy, że po prostu mnie to nie obchodziło. Chciałem uciec i powrócić do mojego normalnego życia. Nie obchodziło mnie, czy ta starsza siostra była dobrą czy złą osobą, albo czy miała niefortunną przeszłość. To, dlaczego popełniła to zbrodnię, nie miało ze mną nic wspólnego. Widząc jej poważny wyraz twarzy, otworzyłem usta, ale ostatecznie przełknąłem moje słowa. Westchnąłem lekko. Nie wiem, czy zazdrościłem jej naiwności, czy nienawidziłem mojego zimnego serca. Jak sobie mnie wyobrażasz? I wiedząc, jak bardzo się myliły, nie mogłem się oprzeć, żeby je zapytać. I odpowiedź była zaskakująco prosta. Jako bogacza? Pamiętając wszystkie poprzednie rozmowy, westchnąłem bezradnie. Myślę, że masz dosyć błędne wyobrażenia o bogatych ludziach. Nie wszyscy bogaci są złymi ludźmi. Patrzyła na mnie cicho, nie wierząc moim słowom. Oceń to samodzielnie.
Nie wiem, jakie wiadomości oglądałaś, albo co twoja starsza siostra ci powiedziała, co sprawiło, że uważasz wszystkich bogatych ludzi za drani. Czy ja zrobiłem cokolwiek złego? Myślisz, że wszystko, co mówi, jest prawdziwe? Próbuję ocenić to sama własnymi oczyma. Próbowałem subtelnie ją przekonać. Gdyby mogła zrozumieć, wtedy może mógłbym wydostać się stąd bez dużego ryzyka. Ja nie wiem. Odrzuciła moje spojrzenie i nie chciała nic więcej ode mnie usłyszeć. Westchnąłem lekko. Jeżeli nie byłem w stanie teraz zmienić jej zdania, to musiałem zaczekać na kolejną szansę. Data zatrzymała się na 30 sierpnia 1999 roku. Jeżeli to jest data, w którym oryginalny właściciel się wyprowadził, to miejsce musi liczyć co najmniej 15 lat. Nie dziw, że wygląda tak żałośnie. Albo raczej, to jest pewien cud, że to miejsce nadal stoi po tylu latach bez jakiejkolwiek konserwacji. Żółty papier zdradza oznaki wieku. Zdaje się to być jakaś popularna gra z przeszłości. To nie jest zbyt prawdopodobne. Moja zachmurzona świadomość powoli się klarowała. Wyglądało na to, że przypadkowo zasnąłem. Niebo za oknem było ufarbowane purpurą. Mrożące powietrze ocierało się o mój policzek, wprawiło mnie w dreszcze. Nie wiedziałem, jak długo spałem, ale moje ciało nie czuło się najlepiej. Sznury wrzynały mi się w ręce niczym ugryzionie mrówek. Szarpałem się z nudów, ale tylko zdzierało mi to skórę. Która godzina? 5. Dziewczynka była w tym samym miejscu, cicha niczym delikatna porcelanowa lalka. Dlaczego ciągle pytasz mnie o godzinę? Ponieważ tylko tyle możesz mi powiedzieć, racja? Znajomość godziny niczego nie zmieniała, ale poczucie niewiedzy było nie do zniesienia. Kuźwa łeb mnie naparzał. Nie była dobrym partnerem do rozmów, ale i tak starałem się pozostać na jawie. Jeżeli kupisz mi kawę, to mogę ci dać wszystkie pieniądze, które mam przy sobie. Moja ciężka głowa sprawiała, że mówiłem niestworzone rzeczy jak pijany. Lubisz kawę? Podniosła głowę i gapiła się na mnie z ciekawością. Ta starsza siostra kazałaby mi się zamknąć, ale ona przynajmniej pogadała ze mną od czasu do czasu. Nic nie jest przyjemniejsze od picia kawy w taką pogodę. Cóż, może poza gorącą kąpielą. Ja nie lubię. Za gorzka. Z czasem zaczynasz ją lubić. Różne ziarna kawy mają różne smaki. Sposób przygotowania też jest ważny. Kawa przyciskana przez filtr nie jest prawdziwą kawą. Tylko kawiarka może wydobyć prawdziwy aromat. Coś jest nie tak z miłośnikami latte. Jedyna słuszna kawa to czarna. Oni mogą równie dobrze pić mleko. I uznałem, że bardzo pasuje. Dziewczynka patrzyła na mnie przez chwilę, potem ostrożnie podeszła do mnie z nożem. Nie martw się, nie mógłbym ci stawić oporu, nawet gdybyś nie miała broni. Ignorując moją kpinę, częściowo przykucnęła przede mną.
Potem poczułem jej lekko zimny dotyk. Masz gorączkę. Daj mi odpocząć. Nie chcąc marnować ci więcej sił, westchnąłem zmęczony i zamknąłem oczy. Słyszałem, jak wraca z powrotem pod ścianę i czułem, jak patrzy na mnie ze zmartwieniem. Za okna dobył się dźwięk motoru. Dziewczynka nagle podniosła głowę i wybiegła, aby przywitać jej starszą siostrę. Nie miałem pojęcia, gdzie była. Jej włosy były nadal w nieładzie, a w rękach trzymała plastikowe torby ze sklepu spożywczego. Wróciłam. Czy wszystko w porządku? Siostro. Dziewczynka z obaw wyjaśniła stan mojego zdrowia. Starsza siostra zmarszczyła brwi, słysząc to. Okej, zajmę się tym. Ty powinnaś teraz coś zjeść. Spokojnie pogłaskała moczu siostrę po głowie i kazała jej wziąć plastikowe torby, po czym zimno spojrzała na mnie z góry. Więc co znowu jest z tobą nie tak? Kto wie? Może zatrucie pokarmowe? Nie chcąc okazywać przeniu słabości, zebrałem siły na odpowiedź. Jeżeli nadal możesz śmieszkować, to pewnie nic groźnego. Bujący od niej zapach papierosów odurzył mnie. Dotknęła mojego czoła tyłem swojej ręki, a potem sprawdziła moją temperaturę w dużo bardziej niemiły sposób niż dziewczynka. Ale masz wątłe ciałko, pani Czusiu? Nie jesteś w stanie wytrzymać drobnego wiaterku? Pozostań cicho. Nie chcąc marnować więcej sił, tylko cicho obserwowałem, jak sprawdza więzy. Pociągnęła za nie z siłą, sprawiając, że lina wgryzła mi się w ciało. Powinnaś bardziej obawiać się, że was zarażę chorobą, niż że ucieknę. Nie jestem takim kwiatkiem szklarniowym jak ty. Taki chłód to nic. Muszę pracować nawet z gorączką. Jeżeli wezmę wolne, to następnego dnia mogę nie mieć roboty. Nie masz o tym najmniejszego pojęcia. Co, pani Czusiu? Nie miałem. I gówno mnie to obchodziło. Nie wybierałem ci roboty, więc jaki był sens skarżenia się o to do mnie? Ciężko było kontrolować emocje, kiedy czułeś się okropnie. Zdecydowałem zmienić temat, aby uniknąć kłótni. Czy mój ojciec zapłacił? Po co miałabym cię tu trzymać, gdyby zapłacił? Myślisz, że lubię cię tu wiązać? Nawiązali wczoraj kontakt, więc powinni ustalać szczegóły okupu. Ignorując jej prowokacje, zmusiłem się do skupienia na nowych wieściach. Typowymi sposobami były przelew albo gotówka w torbie. Aczkolwiek przelew mógł być śledzony, a fizyczna gotówka była trudna do zorganizowania. Słyszałem, że jakieś porwania używały bitcoinów albo innych wirtualnych walut. Bezpieczniejsze i bardziej elastyczne niż gotówka. Nawet licealista z baseballem mógł kogoś porwać. Pytaniem było tylko, jak się z tej sytuacji wydostać. Oszczędzaj oddech i odpoczywaj. Nie mam zamiaru wzywać doktora, jeżeli odlecisz. Dzięki za ostrzeżenie. Miała rację. Nie powinienem szukać sobie dodatkowych tortur poza moim stanem zdrowia. Spróbowałem odchylić się do tyłu i pozwolić ścianie przejąć część ciężaru. To była wygodniejsza pozycja niż ta, którą miałem w ciągu kilku ostatnich dni. Jednak sprawiła, że czułem się jedynie małą odrobinę lepiej, dalece od dobrego wypoczynku. Siostro, mogę zjeść je wszystkie? Dziewczynka wyjęła z torby wszelakie jedzenie. Chleb, ciastka oraz parujący gorący oden. Zapach jedynie pogorszył mój ból głowy. Już jadłem obiad, więc wcinaj co chcesz. Odpowiedziała delikatnie, traktując ją w zupełnie inny sposób. Hej, nie dzielić się jedzeniem to jedno, ale ze wszystkich potraw, które mogłaś wybrać... Dziewczynka przestała przebierać pałeczkami i spojrzała na swoją siostrę z błagalnym wyrazem twarzy, jakby pytała się co zrobić.
Czyż to nie jest sprawiedliwe? My jadłyśmy zupki chińskie, kiedy ty miałaś uczty. Zresztą takie proste jedzenie i tak na pewno nie przypadłoby ci do gustu. Co do diabła. Słysząc jej niedorzeczne oskarżenie, byłem zbyt zmęczony, aby się jej odciąć. Co? Powiedz coś. Miałem już tego dosyć. Okrutny ból głowy odebrał resztki mojej cierpliwości. Jej prowokujący wyraz twarzy w końcu sprawił, że straciłem kontrolę nad emocjami. Tak, 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 ja jestem paniczem, który żyje w gigantycznej posiadłości. Zwilżę usta tylko drogim winem i mam tuziny pokojówek i lokajów. Tylko pstryknę palcem i ktoś przyniesie mi wszystko, co zechcę. Rozbijam talerz o podłogę po dwóch kęsach i narzekam, co to za pomyje. Ktoś zawiezie mnie do szkoły każdego dnia. Mam torebki Louis Vuitton i zegarki Rolex. Wszystkie moje akcesoria od stóp do głowy kosztują miliony tajwańskich dolarów, a wy, biedaki, nigdy nie będziecie w stanie kupić choćby jednego z nich. Nie mam racji? Czy to właściwie macie na myśli? Za tymi słowami nie kryła się żadna myśl, tylko mój skumulowany szał i frustracje, które wytrysnęły niczym gejzer. Byłem zmęczony tą rozmową. Nie było żadnej linii porozumienia. Wymuszały na mnie swój wymyślony obraz i całkowicie ignorowały wszystko, co widziały. Gówno o mnie wiesz i masz to w dupie. Z samego początku zdecydowałaś się mnie nienawidzić tylko dlatego, że żyję lepiej od ciebie. Wszyscy bogacze powinni umrzeć. Wszyscy są śmieciami, którzy nie mogą się powstrzymać od rozjeżdżania ludzi swoimi luksusowymi brykami, prawda? Więc przestań pierdolić, skoro nic nie wiesz. Krew uderzyła mi do głowy. Byłem bliski omdlenia od bólu głowy, ale i tak krzyczałem na całe gardło. Pokój rozbrzmiewał się echem mojego głosu. Dziewczynka skuliła się pod ścianą z przerażoną miną, jakbym nie był związany. A ja se kurwa robisz? Jej oczy blysnęły szaleńczym ogniem i krzyknęła w odpowiedzi z równą siłą. W przeciwieństwie do słabości, którą okazywała dziewczynka, starsza siostra wstała z impetem. Czy kiedykolwiek czułeś głód? Czy kiedykolwiek martwiłeś się o miejsce do spania? Czy kiedykolwiek ktoś wyważył twoje drzwi, żeby zebrać długi? Gówno o tobie wiem? Więc co do kurwy nędzy, to wiesz o mnie, he? Czaisz, z czym miałyśmy do czynienia, kiedy ty chodziłeś do szkoły? Albo kiedy ty sobie spałeś? Dlatego nienawidzę takich ludzi jak ty. Jakim prawem możesz żyć w ten sposób? Jakim prawem możesz mówić do mnie w ten sposób? Nie dbasz o nas, bo to żaden twój interes. Tak, nie jest. Nie obchodziło mnie, co się ze mną stanie. Chciałem tylko wyrzucić z siebie wszystkie moje frustracje. Więc powinienem też czuć się winny za syberyjskich uchodźców. Czuć odpowiedzialny za ISIS. Daj mi spokój. Dlaczego miałbym czuć się odpowiedzialny za twoje życie? Dlaczego miałbym klękać przed tobą i przepraszać? Nie mam nic wspólnego z twoim ubóstwem. A niby to moja wina! Jej poniesione pięść przywaliła w mur. Krzyk dziewczyny był wymieszany z łkaniem. Jej głos rozbrzmiewał echem w pokoju. Wszystko zdawało się zatrzymać w tym momencie. Jej twarz była wykrzywiona w szale, jej wargi były czerwone od przygryzania. Widziałem, że jej ręka się trzęsie. Myślisz, że mi się to podoba? Myślisz, że nie chcę żyć lepiej? Marzę o tym, kurwa, żebym urodziła się ze srebrną łyżeczką w ustach. Dlaczego niektórzy ludzie mają beztroskie życie bez robienia czegokolwiek? Dlaczego moje życie musi być piekłem na ziemi? Wyjaśnij to! Ja... Mierząc się z jej emocjami, oskarżeniami, nie mogłem od razu odpowiedzieć. To nie była wina żadnego z nas. Nawet nie chodziło o nic osobistego, ale o coś, co zostało zdecydowane przed naszymi narodzeniami. Bez powodu, bez wyjaśnienia. Świat nie jest sprawiedliwy. Pamiętając, co wcześniej powiedziała, powtórzyłem to. Słysząc to, dziewczyna wybuchła śmiechem. Brzmiał na odprężony, ale drwiący. Tajemniczy, szalony śmiech. Tak, świat nie jest sprawiedliwy.
więc żadne z nas nie powinno narzekać, co mu się przydarza w tym zapomnianym przez Boga świecie. Racja? Nie mogąc znaleźć żadnych słów, odwróciłem wzrok. Ogarnęło mnie wyczerpanie, kiedy się uspokoiłem. Ledwo byłem w stanie mówić, kiedy lekko oparłem się o ścianę. Wyluzuj. Ktoś może zadzwonić na policję, jeżeli będziesz się tak głośno krzyczeć. Spojrzała na mnie przez ramię, a potem mlasnęła z językiem z niezadowolenia. Zamknij się. Nie chciałabym bić umierającego. Jak miło z twojej strony. Powiedziałem pół żartem, czując się dużo bardziej zrelaksowany po uwolnieniu wszystkich moich stłumionych myśli. Nie mogłem dłużej skupić wzroku. Znosząc moje wahania temperatury, bezsilnie zamknąłem oczy. W ciemności była jedynie wszechwieczna samotność. Zmęczony. Zimno. Ile jeszcze potrwa to, zanim to się skończy? Czy będę wolny, jeżeli po prostu się poddam? Czy mógłbym wszystko sobie odpuścić i spać wiecznie? Jest gorące. Wśród mętlików w głowie lodowato-zimna dłoń dotknęła moje czoło. Nie miałem siły otworzyć oczu i mogłem jedynie rozpoznać rozmówców po głosie. Co za cipa? Zachowuje się, jakby umierał z byle przeziębienia. Łatwo ci mówić. Zasługiwałem na trochę uznania za pozostanie przy zmysłach po byciu porwanym i traktowanym w ten sposób. Siostro, czy on umrze? Słysząc mamrotanie dziewczynki, zdałem sobie sprawę, jak moje zmysły są wyostrzone po zamknięciu oczu. Czułem się wrażliwy na temperaturę powietrza. Inna ręka dotknęła mojego czoła, tym razem dzwonił papierosów. Potrzeba czegoś więcej, żeby kogoś zabić. Pomimo jej słów, w jej głosie było powątpiewanie. Minęła chwila, zanim ponownie usłyszałem jej głos. Przypilnuj go dla mnie. Zaraz wrócę. Nagle poczułem dotyk na moim ciele. Miękki bawełniany koc. Ogrzał mnie, sprawiając, że czułem się znacznie cieplej. Mogłem wyczuć dziewczynkę obok mnie poprzez jej spojrzenie, a może nawet przez jej oddech. Moje oczy były zamknięte, ale czułem jej spojrzenie. Nie. To pewnie była tylko moja wyobraźnia. I mogłem połączyć rozbójtych myśli w mojej głowie. Ponownie zemdlałem. O, wróciłeś. Mamcia musi wyjść, aby coś załatwić. Więc jedz obiad beze mnie. Możesz zjeść cokolwiek zechcesz. Kłamstwa. Jeżeli tatko zadzwoni, po prostu powiedz mu, że jestem na zajęciach. Okej? Kłamczyni. Bądź dobrym chłopcem, okej? Śmiech nieznanego faceta, pośpieszne kroki i dźwięk odpalanego silnika. Po zdjęciu butów znalazłem się w pustym pokoju. Położyłem się na sofie. Mój umysł był pusty, kiedy gapiłem się na kalendarz na ścianie. Zdałem sobie sprawę, że ten dom był za wielki. Tak wielki, że czułem się w nim samotny. Powrotem na miejscu zbrodni. Nikogo nie było w ciemnym zaułku. Zimne promienie księżyca lśniły nad ogrodzonym terenem budowy. Przestępcy zawsze wracają na miejsce zbrodni. Głupie przekonanie, ale nie było wyjątków. Nikt nie mógł oprzeć się wątpliwościom, nawet ignorując spojrzenia innych. Czy zostawiłam jakieś ślady? Czy policja podjęła działania? Dziewczyna zrobiła głęboki wdech, podpalając papierosa. Intensywny zapach przesiąknął jej nos, ale nie był w stanie usunąć niepokoju. Wyjęła z kieszeni kupiony przed chwilą lek na przeziębienie. Nie była pewna, dlaczego to zrobiła. Nie obchodziło ją, czy chłopak przeżyje. Nie zamierzała nawet puścić go żywcem.
Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że zamordowanie kogoś nie było łatwe. Już nie był tylko rzeczą, od kiedy porozmawiałaś z nim i dotknęłaś go. Był żyjącą osobą. Nadszedł czas, żeby wrócić. Zdecydowała się nie myśleć więcej. Również nie wyspała się porządnie od kilku dni, polegając tylko na nikotynie i alkoholu. Ale musiała brnąć naprzód. Dla idealnego życia, na które ona i jej jedyna rodzina zasługiwała.